się, nie okłamuję. Lepiej powiedz, że przebudzisz się. Prezbiter naczelny. Chcę powiedzieć, że jest w nim jakaś jakość, która zawsze mnie pociąga bliżej ku Bogu. Jest w nim jakaś jakość w Bogu, która sprawia, że chcę się uczyć i chcę pójść dalej. Jest w nim też jakaś jakość, która sprawia, że kiedy z nim rozmawiam, to on wydobywa ze mnie to, co Pan włożył. Kiedy czuję się zakłopotany tym, co mam w środku i jest trudne, by wyrazić to, on ma czas, żeby usłyszeć to i mówi, to dobrze, to powiedz, co naprawdę masz w sercu. I wtedy czuję, że ktoś chce posłuchać mnie i on jest kimś takim. On jest gotowy, żeby posłuchać i zadawać mi pytania po to, żeby wydobyć to, co Bóg włożył we mnie. I powiem wam, to jest niezwykła umiejętność przywódcy. Jeśli przywódca potrafi wydobyć z serc ludzi to, co w nich jest, a nie przyjść i powiedzieć, tak ma być. To jest jedna z najlepszych rzeczy, które ja poznałem w ostatnich latach. Dlatego, że ona sprawia, że Kościół zaczyna funkcjonować inaczej. Że Kościół w odwadze staje i mówi, a ja widzę to, a ja widzę to, a ja noszę to w sercu, a ja noszę to w sercu. I kiedy się razem spotykamy, okazuje się, że to wszystko się zazębia i przynosi Królowi chwałę, temu, który jest Panem Zastępów. Witamy Andrzeja. Przywitajcie. Ja mam mikrofon, słychać o, mnie? Ty masz mikrofon. Wyciągnijcie ręce. Chwilę, wyciągnijcie ręce, będziemy go błogosławić, modlić się chwilę. Ojcze, dziękujemy Ci za Andrzeja, dziękujemy Ci za jego życie i to przesłanie, które włożyłeś w jego serce, chcemy usłyszeć. Pomóż nam w tym, Duchu Święty, i pomóż nam nie tylko usłyszeć, ale stać się czynicielami tego, o czym on dzisiaj będzie mówił, prowadzony przez Twojego Ducha. Amen. Amen, amen. Poproszę o prezentację, żeby można było przeczytać tytuł tego, co chcę powiedzieć. W międzyczasie was poproszę, żebyście wydobyli swoje Biblię, czy to w wersji analogowej, czy może w wersji elektronicznej, dlatego że będziemy z różnych miejsc Bożego Słowa czytać. To, co chciałbym powiedzieć, to zadać takie pytanie i razem z wami odpowiedzieć sobie na to pytanie, gdzie jest ulokowana nasza nadzieja. To jest pewien wycinek tego, co o nadziei, jaką mamy w Chrystusie, można powiedzieć. Jednak wydaje mi się, że to jest wycinek ważny, dlatego że mam wrażenie, że jest zaniedbany. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian. To już dzisiaj było zacytowane, rozdział 13 i werset 13. I czytamy tam, teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. I chciałem coś wam pokazać. Mam w ręku statyw, to jest taki tani statyw do aparatu fotograficznego. Ten statyw, tak jak chyba wszystkie statywy do aparatu, ma trzy nogi. W przeciwieństwie do tej kazalnicy, która się chwieje, statyw na trzech nogach się nie chwieje. Można, jak się te nogi rozstawi go, to można na nim postawić ciężki aparat fotograficzny i zrobić dobre zdjęcie bez poruszenia. Chyba, że jedna noga jest krótsza. Jeżeli jedna noga jest za krótka, to nawet trójnóg nie stoi dobrze. I to, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, czego dotknąć, to chciałbym, żebyśmy sprawdzili, jak wygląda ta noga z tych trzech. Wiara, nadzieja, miłość. Ta noga, która nazywa się nadzieja. Bo potrzebujemy dla zdolności, żeby odbyć zwycięstwo swoje życie, wszystkich trzech. I wiary, i nadziei, i miłości. I gdy teraz będę mówił o nadziei, tam na slajdzie widzicie, że głównie chodzi mi o nadzieję nie w tym potocznym znaczeniu tego słowa, ale bliżej oryginału biblijnego, gdzie ta nadzieja jest oczekiwaniem, jest pewnością. Czego?
zapłaty, nagrody, dziedzictwa, przełomu. W tym biblijnym znaczeniu słowa nadzieja nie ma może, bo to jest oczekiwanie na coś, co na pewno nastąpi, choć jest ulokowane w zdecydowanej większości w przyszłości. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15 i werset 19, mówi w ten sposób. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Więc pytanie, jakie Biblia nam stawia, brzmi, ile z Twojej nadziei w Chrystusie jest ulokowane w doczesności, a ile w wieczności? Ile się spodziewasz otrzymać od Chrystusa zapłaty, nagrody, błogosławieństwa i dziedzictwa tutaj i teraz? Ile chcesz doświadczyć Jego mocy tutaj i teraz? A ilu w porównaniu z tym chcesz doświadczyć czy otrzymać w wieczności? Bo Słowo Boże mówi, że jeżeli będziemy oczekiwać, czyli będziemy mieć nadzieję w Chrystusie tylko w tym życiu, znaczy mamy mieć w tym życiu, to są świadectwa, które opowiadamy, ale jeśli tylko w tym życiu, to jesteśmy ludźmi najbardziej pożałowania godnymi. Znaczy przegranymi bardziej niż ci w świecie. Mój przyjaciel został w pewnym momencie swojego życia został kapelanem hospicjum. Człowiek wierzący, charyzmatycznie wierzący, wierzący w moc Bożą, spotykał się z ludźmi śmiertelnie chorymi. I oczywiście oferował im modlitwę, której celem było uzdrowienie. Ale za każdym razem, zanim przystąpił do tej modlitwy, która w niektórych przypadkach kończyła się uzdrowieniem osoby śmiertelnie chorych, zadawał pytanie, no dobrze, będę się modlił, żeby Bóg ciebie uzdrowił. Co, jeśli zostaniesz uzdrowiony, uzdrowiona, ponieważ ten fakt odsunie tylko w czasie, czas twojego odejścia, tak czy inaczej. Nadejdzie moment, gdy odejdziesz z tego życia, więc czy jesteś gotowy, jesteś gotowa na to, żeby stawić czoła wieczności? Może więc, skoro to jest nieuchronne, a uzdrowienie może tylko to odsunąć w czasie, zajmiemy się tym najpierw. Bo to jest rzecz absolutnie najważniejsza, od której nie można uciec. Więc czytając słowa Pana Jezusa, ja chcę zacytować kilka miejsc, jak On mówi o swoich oczekiwaniach w stosunku do swoich naśladowców, następny slajd powinien się. To możemy mieć takie wrażenie, że ten, który naśladuje Chrystusa tutaj w doczesności, może być przegrany. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 29 i 30 werset. Pan Jezus mówi: jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. I nawet jeżeli nie rozumiemy tego tekstu dosłownie, że mamy z jakiegoś powodu okaleczyć się fizycznie, to z całą pewnością w tym niedosłownym znaczeniu oznacza drastyczną formę ograniczenia siebie. Wyłupanie oka czy obcięcie kończyny jest rzeczą drastyczną. Oznacza drastyczne ograniczenie w twoim życiu. Tak de facto Pan Jezus mówi o tym, żeby podjąć radykalne kroki, żeby zrezygnować z rzeczy, które sprawiają ludziom przyjemność po to,
żeby być Jego wiernym naśladowcą. Inny fragment podobny z Ewangelii Marka, 9 rozdział, wersety 43 do 48. A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony. Gdzie robak ich nie umiera, ogień nie gaśnie. A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła. Gdzie robak ich nie umiera, ogień nie gaśnie. Jeśli cię gorszy oko twoje wyłupie, lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Albo inny fragment z Ewangelii Łukasza, rozdział 14. W wersecie 26, 27 Pan Jezus mówi, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Nie będę wnikał, co dokładnie mogą oznaczać te rzeczy, ale one oznaczają, powiedzmy sobie, wyrzeczenie, rezygnację, cierpienie, hańbę, poniżenie, straty. Kawałek dalej w 33 wersecie Pan Jezus mówi tak, więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. I takich fragmentów jest więcej, kiedy Pan Jezus wzywa swoich naśladowców i właściwie stawia im warunek, żeby być prawdziwym naśladowcą, który polega na poniesieniu pewnej straty. A więc poproszę o wyświetlenie slajdu, bo ja nie widzę, czy on przeszedł, czy nie. Jeśli jesteś szczerym naśladowcą Chrystusa, to masz bardzo duże szanse, aby bilans twojego życia doczesnego był ujemny. Nie musi tak być, ale masz szansę na to. Bliskie 100%, jeżeli jesteś oddanym Bogu naśladowcą Chrystusa, w doczesnym życiu będziesz ponosić straty. Ale jeśli popatrzymy na całość naszego istnienia, jeżeli uwzględnimy życie w wieczności, jeśli zobaczymy wieczność, tą część nadziei, wtedy ten bilans jest zupełnie inny. Nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Drobna strata poniesiona tutaj z posłuszeństwa Panu Jezusowi może skutkować ogromnym i wiecznym zwrotem. Jeśli widzimy też wieczność, wtedy jesteśmy gotowi na poniesienie ofiar, na pewne wyrzeczenia, które są konieczne, które są niezbędne do tego, żebyśmy wypełnili swoje powołanie, żebyśmy wykonali swoje zadanie tutaj na ziemi. Apostoł Paweł w liście do Filipian podzielił się dylematem swojego serca. Pierwszy rozdział, 21 do 24 wersetu, list do Filipian. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony, pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. I teraz jakbyśmy szczerze zastanowili się nad sobą wobec tego wyznania i tego słowa. Ale tak szczerze. Nie tak, jak powinno być, ale jak jest naprawdę. Czy to jest twój dylemat? Czy to jest mój dylemat? Czy też rękoma i nogami trzymamy się doczesnego życia i oczekujemy błogosławieństw od Boga tutaj i teraz? Czy naprawdę wieczność nas pociąga tak, że mamy ten
trudny wybór, o jakim mówi apostoł Paweł. Wolałbym być tam, bo jest lepiej, ale mam tu jeszcze zadanie, dlatego jeszcze trochę zostanę. Jakiś czas temu słyszałem taką historię. Pewien służący Bogu chrześcijanin, przywódca z Pakistanu o imieniu Rashid zadzwonił do swojego przyjaciela z Wielkiej Brytanii i powiedział: chcę ci opowiedzieć wspaniałe świadectwo. I Rashid przez telefon opowiada świadectwo tego, co się wydarzyło trochę wcześniej tam w Pakistanie. Otóż pewien chrześcijanin gdzieś sobie przechodził, był bardzo spragniony i wszedł na teren, który należał do muzułman, jakiś obiekt należący do muzułman, aby napić się wody. I oni go przyłapali tam i zorientowali się, że to jest chrześcijanin. I bardzo się zezłościli, że ten chrześcijanin ośmielił się do ich obiektu wejść, żeby napić się wody. Zaczęli go bić. I powiedzieli, że przestaną, jeżeli wyrzeknie się Chrystusa. I tłukli go niemiłosiernie. I teraz moglibyśmy zadać pytanie, co dalej się wydarzyło, skoro Rashid mówił, że opowiada wspaniałe świadectwo. Więc ten brat z Anglii czekał na opowieść o jakiejś wspaniałej Bożej interwencji. Może o tym, jak Bóg posłał swoich aniołów, którzy uratowali tego wiernego wyznawcę Chrystusa z rąk oprawców. Albo może, że zostali dotknięci przez Boga i nawrócili się. Może jeszcze coś innego. A Rashid mówi, oni go bili i pytali, czy się wyrzeknie Chrystusa, aż go zatłukli na śmierć. Koniec świadectwa. Niektórzy z nas ze świata zachodniego powiedzieliby, ale co to za świadectwo? Bardzo biblijne, bo ten człowiek był właśnie świadkiem Chrystusa, martyros. Ktoś, kto był gotów oddać dla Chrystusa życie, ponieważ Chrystus stanowił dla niego większą wartość niż jego życie fizyczne tutaj na ziemi. To jest bardziej biblijne, temu bardziej bliskie temu biblijnemu słowu martyros, niż te rzeczy, które opowiadamy o Bożych interwencjach nadprzyrodzonych w naszym życiu. Tak, to jest świadectwo. Więc chciałem zwrócić waszą uwagę na to, że ja to obserwuję, że my skupiamy nasze oczekiwania, naszą nadzieję i świadectwa opowiadamy o tym, co Bóg tutaj i teraz dla nas zrobił. O uzdrowieniach, o uwolnieniu, o błogosławieństwie materialnym, o Bożych interwencjach, o Jego błogosławieństwa, które otrzymujemy od Niego tutaj i teraz. Jeśli mielibyśmy opowiedzieć świadectwo, to będziemy opowiadać świadectwo o cudownym nawróceniu, uwolnieniu, o błogosławieństwach i tak dalej. I oczywiście to są świadectwa Bożego działania, to są dowody, że Bóg tutaj jest obecny i interesuje się naszym życiem, prawda? Tylko, że jeżeli wszystkie nasze oczekiwania dotyczące Pana Boga kończą się tutaj i teraz, w tym doczesnym życiu, jeśli tylko to widzimy i na tym jesteśmy skupieni, to ta noga nadziei jest za krótka, żeby pewnie stać. To przyjdą momenty, że nie będziemy w stanie, nie będziemy gotowi, nie będziemy zdolni do tego, żeby wykonać Bożą wolę. Nasza nadzieja w Chrystusie nie może być pokładana tylko w tym doczesnym życiu. Ona musi sięgać dalej. I chciałbym podzielić się z wami kilkoma wskazówkami, w jaki sposób możemy wydłużyć tą nogę nadziei, tak żeby nasze życie pewnie stanęło na Chrystusie.
Zaczniemy od rzeczy najprostszej, list do Efezjan. To zresztą dzisiaj było cytowane, bardzo mi się to podoba, że Alinka to już zacytowała, to bardzo zachęcało. Nie mogłem się doczekać, tym bardziej, kiedy wreszcie mnie tutaj wpuszczą i będę mógł coś mówić. List do Efezjan, pierwszy rozdział, zawiera modlitwę. Ja przeczytam ten tekst, otwórzcie swoje Biblię i czytajcie uważnie, co jest tu napisane. Od 15 wersetu w pierwszym rozdziale do wersetu 18. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej, tak? O wierze waszej i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Po co? I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja. To jest jasno napisane, bez żadnego potępienia, że wierzący w Efezie słynęli z wiary, byli pełni miłości. Ale ponieważ Paweł nie słyszał w tych raportach za dużo na temat nadziei i był świadomy, jak bardzo jej potrzebują, zaczął się gorliwie modlić, żeby coś się zmieniło. I to była modlitwa o objawienie nadziei. Werset 18. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Jeżeli ta noga nadziei jest za krótka, potrzebujemy objawienia. Kto z was oglądał może film Niebo istnieje naprawdę? Podnieście ręce. Ci, co nie oglądali, zachęcam, warto obejrzeć. Bliżej się przyjrzycie, będą tam jakieś momenty kontrowersyjne, ale film warto obejrzeć. Dla tych, którzy nie oglądali, dla tych nielicznych, którzy nie oglądali, głównym bohaterem jest chyba 4-letni chłopiec, Coulson, który miał wizję nieba. I po tym, jak w niebie spotkał się z Chrystusem, przestał się bać. Nie tylko przestał się bać jakiegoś tam obrzydliwego pająka czy czegoś takiego, ale jest taki moment w filmie, w którym ojciec rozmawia z nim, żeby był ostrożny, bo jeśli nie będzie ostrożny, to może wpaść pod samochód i nawet zginąć. I ta informacja, zamiast przestraszyć Coulsona, podekscytowała go. Umrzeć? Znaczy znowu być z Chrystusem? To fajne! Dla kogo z nas perspektywa zginięcia w wypadku samochodowym jest fajna? Oczywiście, że nie jest taka fajna jak dla Coulsona, bo może nie mamy takiego doświadczenia jak on, ale on zobaczył niebo. On zobaczył nadzieję. On zobaczył, dostał objawienie od Boga. I to było bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjne. Jeżeli nie mamy tego objawienia, rzeczą biblijną, zapisaną w Słowie, właśnie przeczytaliśmy, jest modlitwa do Boga, żeby nam udzielił objawienia, żeby nam pokazał, jaka jest nasza nadzieja, jakie jest nasze dziedzictwo, co dla nas przygotował, co On chce nam podarować. Co nas czeka w wieczności? Oprócz modlitwy możemy i powinniśmy studiować temat przyszłego życia, nieba, żebyśmy sobie nie wyobrażali, że będziemy tam na chmurkach latać z harfami. Może będziemy to robić, ale tam będzie o wiele więcej ciekawszych i ekscytujących rzeczy. I Biblia trochę o tym mówi. Warto to studiować. Czy wiecie o tym, czy jesteście świadomi tego, że nauczanie na temat zmartwychwstania i sądu wiecznego zalicza się do początków nauki o Chrystusie? To nie jest jakieś zaawansowane nauczanie, które gdzieś kiedyś trzeba wypowiedzieć. Tego należy nauczać nowonawróconych, żeby ich noga nadziei nie była za krótka, żeby wiedzieli, po co żyją. Za co dostaną nagrodę, a za co nagrody nie dostaną.
żeby wiedzieli, co oznaczają na przykład talenty, o których mówi Pan Jezus, za których pomnażanie dostaniemy albo nie dostaniemy nagrody. Ja bym nie chciał, czuję się odpowiedzialny jako nauczyciel i bym nie chciał, żeby ludzie, za których ja odpowiadam i do których mówię, stanęli kiedyś przed Bogiem i mieli taką wymówkę, ale nie wiedzieliśmy, że za to jest nagroda, że można, że i straciliśmy. Nie chcę, żebyście nie wiedzieli. Wy też nie chciejcie nie wiedzieć. Dowiedzcie się, jaka jest nadzieja, za co jest zapłata, kiedy dostanę nagrodę, co jest twoją nagrodą. Więc pierwsza rzecz, która może nam pomóc wzmocnić i wydłużyć tą nogę nadziei, żeby ona nie była tylko w doczesnym życiu, to jest objawienie. To jest studiowanie tego tematu. Objawienie bezpośrednio od Boga, objawienie przez Słowo Boże. Druga rzecz to inwestycja. Otóż Pan Jezus wielokrotnie mówi, tutaj trzy fragmenty przytoczymy, że można zainwestować. Żyjemy w kraju, w którym można inwestować. Jesteśmy zachęcani, żeby inwestować na giełdzie, w fundusze różnego rodzaju, lokaty, różne reklamy właściwie robią nam wodę z mózgu, obiecując rzeczy niemożliwe, ale w każdym bądź razie nie jest to rzecz obca, inwestowanie pieniędzy. I Pan Jezus mówił dawno temu o inwestowaniu pieniędzy. Ewangelia Marka, 10 rozdział, opisuje taką historię spotkania Pana Jezusa z bardzo pobożnym, młodym człowiekiem, zamożnym i pobożnym jednocześnie. Takie rzadkie połączenie, ale możliwe. Dziesiąty rozdział, 21 werset. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu, jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Pan Jezus mówi, możesz wziąć to, co masz i zrobić dobry biznes. Zainwestować u mnie. Kiedy odejdziesz z tego życia, nie możesz nic zabrać, ale jest możliwość, żeby przez to przejście, które się nazywa śmierć czy odejście, przeszmuglować trochę posiadłości. Jeśli je właściwie zainwestujemy w tym życiu. To jest dokładnie to, co mówi Pan Jezus. Tak bezpośrednio nic nie weźmiesz, ale możesz tam złożyć na lokatę, póki żyjesz. I będzie to na ciebie czekać. Inny fragment, Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, werset 12 do 14. To jest o gościnności. Powiedział też do tego, który go zaprosił, gdy dajesz obiad albo wieczerze, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Więc jeżeli dajesz swoje pieniądze, czas, jakieś inne zasoby, żeby nakarmić ludzi ubogich, gromadzisz sobie skarb w niebie. To jest dobra rzecz. Jest możliwość inwestycji. Jeszcze ciekawszy fragment to jest Ewangelia Łukasza, rozdział 16, werset 9, gdzie Pan Jezus mówi, i ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, a skończy się, przyjęli was do wiecznych przybytków. Nie będę wyjaśniał, jak rozumiem ten fragment. On jest kłopotliwy, tak? Znaczy się co? Że możemy za kasę kupić sobie miejscówkę w niebie? No, w pewnym sensie tak. Zbawienia nie, ale tak pisze. Pisze i koniec. Zostawię was z tą zagadką. Ktoś będzie zaciekawiony, jak to rozumiem. Może w jakiejś przerwie podejść i zapytać. Ale ja wierzę w to, że jeżeli masz pieniądze, nieważne czy dużo, czy mało,
możesz ich użyć tak, żeby zapewnić sobie lepsze miejsce w niebie. Tak, tak. Możesz dopłacić do swojej miejscówki i mieć lepszą. Nie wiem, czy myśleliście o tym, że tam są lepsze miejsca i mniej lepsze. Tak? Różne miejsca są. Warto pomyśleć o tym. Przecież mamy tam spędzić wieczność. A tutaj tylko kilkadziesiąt lat. Jeżeli inwestujemy pieniądze ze świadomością, że nie dostaniemy z nich żadnego zwrotu tutaj i teraz, więc z punktu widzenia doczesności one są zmarnowane, ale robimy to w posłuszeństwie Panu Jezusowi, pomagając potrzebującym, wspierając misję szkoły na Filipinach, ośrodek dla bezdomnych uzależnionych w Warszawie, głoszenie Ewangelii uchodźcom na terenie Serbii. Jeszcze można by wymieniać. Mnóstwo rzeczy. To wtedy coś się dzieje z nami. Pan Jezus mówi o tym w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale. 19 do 21 wersetu. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. To jest prosta rzecz, co Pan Jezus mówi. On mówi mniej więcej coś takiego, że jeśli weźmiesz coś, co kochasz, powinniśmy trochę kochać nasze pieniądze. Bądźmy normalni. Kosztowało cię to trochę, żeby je zarobić. Tak? Nie są ci obojętne. Nie powinny być. A przynajmniej mówmy o sumie, na której ci zależy, której oddanie jest odczuwalnie bolesne. Więc jest jakieś przywiązanie, bo to jest twój czas, twoja siła, twoja robota, twoja praca. Jeśli te pieniądze gdzieś oddajesz, żeby coś pobłogosławić, kogoś pobłogosławić, coś wesprzeć, twoje serce idzie za twoimi pieniędzmi. Zaczynasz się interesować. Obchodzi cię to. Jeśli wysłałeś gdzieś pieniądze na jakąś działalność, będziesz chętnie się modlić, bo chcesz, żeby twoje pieniądze zostały dobrze użyte. Po prostu to, gdzie inwestujemy nasz czas i nasze pieniądze i nasze siły, powoduje, że tam się w tą stronę przemieszcza nasze serce. Ono zaczyna tam być. I w ten sposób, jeśli inwestujemy w rzeczy, które zwracają się tylko w wieczności, nasze serce jest bardziej zainteresowane wiecznością. Ono zaczyna się zwracać w tą stronę. Ono idzie za pieniędzmi. Więc możemy użyć pieniędzy, dobrze je inwestując, po to, żeby wzmocnić nadzieję w wieczności. Więc to jest drugi sposób. Pierwszy, objawienie. Niech każdy z nas ma takie, jakie miał Colson. Byśmy naprawdę widzieli, co tam jest. O ile to jest lepsze. Drugie, to jest inwestowanie. Po prostu pieniędzy. Rzeczy, które zwracają się wieczności. I trzecia rzecz, to moja ulubiona, dlatego zostawiłem sobie na koniec. To jest zdobywanie korony chwały. Od iluś tam miesięcy myślę o... Ja oczywiście, tak jak każdy człowiek, myślę przeważnie o sobie. Wszyscy inni myślą... Tak, tak, wszyscy myślą o sobie, a ja o mnie. Tylko jestem jedyny, który myśli o mnie, oczywiście. Więc myślę o swojej koronie chwały. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 2, werset 19. I czytamy tutaj słowa apostoła Pawła. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały,
przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia, czy nie wy? To jest fantastyczny fragment Bożego Słowa. Wszystko, co trzeba, jest tu napisane. Nadzieja to jest to samo, co korona chwały i radość. To jest jeden pakiet. To jest ta nagroda. Ale używajmy słowa korona, którą możemy otrzymać w momencie przyjścia powtórnego Pana Jezusa. I Paweł pisze do tych ludzi w Tesalonii, do tych Tesaloniczan, wy jesteście moją koroną chwały. Żeby jakoś być zrozumiałym, spróbuję opowiedzieć, co jest, kto jest moją koroną chwały, bo wiadomo, przeważnie myślę o sobie. I w tym sensie zachęcam każdego, żeby myślał o sobie. Pomyśl o swojej koronie chwały. Zadbaj o to. Kto jest moją koroną chwały? Otóż moją koroną chwały są wszyscy ludzie, których potrafię wspomnieć z imienia, w których życie się zaangażowałem, przyprowadzając do Chrystusa, przyczyniając się do ich nawrócenia, albo w jakiś inny sposób błogosławiąc ich, także wzrośli duchowo znacząco, także się rozwinęli, że życie Boże w nich się pomnożyło. Mam na myśli te osoby, które mogłem osobiście dotknąć, w które mogłem naprawdę zainwestować chociaż trochę mojego życia. Powiem, kogo nie mam na myśli. Zdarzało się ileś razy, że byłem zaproszony, żeby przemawiać na ewangelizacji. To jest zdumiewające, ponieważ mimo, że moje główne powołanie nie odbieram jako ewangelisty, ewangelizacje były dobrze przygotowane, z modlitwą, ludzie byli obecni, ja opowiadałem swoje świadectwo, ludzie się nawracali. I pamiętam takie konkretne sytuacje, nawet pamiętam, że w jednym miejscu opowiadałem, to było w sierpcu, ileś lat temu, 120 km od Warszawy, opowiadałem o swoim nawróceniu, ze szczegółami, jak to wyglądało. Tak chciałem to zilustrować, że ja wtedy uklęknąłem i modliłem się. I powiedziałem, że jakby ktoś chciał, to też tak może. 28 osób wyszło do przodu i pomodliło się. Ale ja nie zaliczam ich do mojej korony chwały, bo ja nie poznałem tak osobiście żadnej z tych osób. Ktoś inny ich zaprosił. Ktoś inny to zorganizował. Ktoś inny się nimi później zajął. Ja byłem gościem. To jest dobra wiadomość, bo to znaczy, że Reinhard Bonnke nie będzie miał znacznie większej korony chwały niż ktokolwiek z was. To, że twoim przywilejem jest przemawiać do tysięcy czy nawet milionów, nie znaczy, że twoja korona chwały jest taka wielka. Bo liczą się ci ludzie, których możesz osobiście dotknąć. Jeżeli byście przeczytali parę wersetów wcześniej, na tej samej stronie w moim tłumaczeniu, ten sam list do Tesaloniczan, apostoł Paweł opisuje swoją służbę w stosunku do Tesaloniczan. I najpierw tą swoją apostolską służbę przyrównuje do miłości, z jaką matka otacza swoje nowonarodzone niemowlę, która jest na poziomie takim, że jest gotowa oddać swoje życie, jest absolutnie opiekuńcza, dostępna 24 godziny na dobę, to jest na początku, a później porównuje w następnym jakby etapie, porównuje tą służbę do odpowiedzialności ojca, który wychowuje swoje dzieci, zachęcając je do rozwoju, pocieszając w momentach porażki, bólu i będąc świadkiem dla nich, tak w oryginale jest, trzymania się najwyższej wartości, jaką jest Chrystus. To pomyślcie, on mówi, tutaj opisuje coś, czego nie można zrobić dla tysięcy. Ile możemy mieć dzieci? No ja mam 5, znaczy moja żona je musiała urodzić, tak? Powiedzmy, że rekord świata
to jest tak do 20 dzieci. I koniec. Tyle rodzice mogą mieć. Kilkoro to jest taka normalna rzecz. Czujemy, że na tyle nas stać. Dlaczego? Dlatego, że dzieci się nie tylko płodzi, ale się otacza opieką, miłością i wychowuje. Tak? I to jest ten obraz naszej służby, która powoduje, że ci ludzie staną się częścią naszej korony chwały. Ci, w których udało się zainwestować trochę swojego życia. O ile w naturalnym świecie można mieć kilkoro, kilkanaście dzieci, które jesteśmy w stanie wychować, w świecie duchowym normy są trochę wyższe. Dlatego, że nawet kiedy jesteś stary i fizycznie bezpłodny, czy bezpłodna, czy już niepłodna, to ciągle możesz mieć duchowe dzieci. Pamiętacie, jakie są normy duchowe tych najpłodniejszych? Jakie liczby? 30, 60, 100. Tak? Najlepsza gleba rodzi 100. Jeżeli twoje życie jest stuprocentowo oddane dla Chrystusa, czyli że jesteś sługą ludzi, którzy Go jeszcze nie poznali albo za mało poznali, inwestujesz w nich swoje życie, to nawet 100 osób może stać się częścią korony twojej chwały. Pomyśl o ludziach, którzy już są częścią twojej korony chwały. Pomyśl o ludziach, bo jesteś tutaj i teraz i żyjesz, którzy mogą się stać częścią twojej korony chwały. Powinieneś ich znać albo poznać osobiście. Bo im więcej zainwestujesz w kogoś z twojego życia, im więcej nastąpi tej przemiany w kimś, tym większym klejnotem w koronie będzie ta osoba. Tym większą radością podczas wieczności będzie ten ktoś. Jest tak, ponieważ to jest warte osobnego wykładu, ja tylko to wspomnę. Pan Bóg stworzył ten świat w ten sposób, że wartością numer jeden jest to, co nazywamy więzią, relacją, połączeniem. Zbawienie polega na nawiązaniu relacji z Panem Bogiem. Ja lubię takie rzeczy, taką rzecz sobie wymyśliłem i opowiadam, bo to wzbudza jakieś zaciekawienie. Numer jeden, Pan Bóg jest dobry, daje dobre rzeczy ludziom sprawiedliwym i niesprawiedliwym. To jest napisane w Ewangelii Mateusza. Numer dwa, to co najcenniejsze daje tylko tym, to co najcenniejsze może dostać od Niego tylko po znajomości. To jest biblijne. Nie możesz być zbawiony, choćbyś był najbardziej gorliwie religijnym człowiekiem. Nie ma systemu religijnego, który zapewni komukolwiek zbawienie. Nie ma systemu przykazań, zasad i sposobu życia, który by zagwarantował komuś zbawienie. Zostaniesz zbawiony, jak poznasz osobiście Pana Boga, po znajomości. A swoje ukryte tajemnice Pan Bóg objawia tylko swoim przyjaciołom, czyli tym, którzy są bardzo zaawansowani w tej znajomości. Najwybitniejsi teolodzy i myśliciele nie mają takiego objawienia i poznania, jak ci, którzy stali się przyjaciółmi Pana Boga. Bo On ukrywa to przed nimi, co najciekawsze i najcenniejsze. Jest tak, ponieważ ten świat został urządzony, ustawiony i rozwija się w oparciu o połączenia. Królestwo Boże też rozwija się w oparciu o połączenia między ludźmi. Może i na pewno jest dobrą rzeczą używanie mediów do głoszenia Ewangelii. To jest jakiś zasiew ziarna. Ale nie możesz czynić ludzi uczniami, jeżeli nie jesteś w stanie dotknąć ich życia. Nie możesz nikogo uczynić uczniem Chrystusa, jeżeli nie sprawisz, że twoje życie będzie dla niego dostępne. Dlaczego? Dlatego, że sposób nauczania numer jeden w tym świecie, i to się nigdy nie zmieni, najsilniejszy i najlepszy sposób nauczania
jest przez przykład. I wybaczcie, że słyszycie to może niektórzy kolejny raz, ale to opowiadam taką anegdotę, rzecz oczywistą, żebyśmy sobie to uświadomili, że czasami zdarzało się, że ludzie angielskojęzyczni mówili, a ten wasz język polski jest taki trudny. Niektórzy nawet taką teorię mieli, że będziemy w niebie mówić po polsku, bo trzeba całej wieczności, żeby się polskiego nauczyć. Ja mówię, to jest absolutnie nieprawda. Moja najmłodsza córka, zanim skończyła 2 lata, mówiła płynnie po polsku. I nie posyłaliśmy jej na żadne lekcje polskiego, ani nie udzielaliśmy jej lekcji polskiego. To jak ona się nauczyła? W najlepszy możliwy sposób, przez naśladowanie, przez obserwację. Tak czynimy uczniami właśnie w ten sposób. Nie kiedy mówimy do ludzi. Prawdę mówiąc, tak jak ja do was przemawiam, to jest jeden z najsłabszych sposobów nauczania. Najsilniejszy jest taki, gdybym pozwolił komuś, ale nie mogę pozwolić wszystkim. Za dużo was tutaj. Pójść razem ze mną, żebyście zobaczyli, jak robię różne rzeczy. W jaki sposób się modlę? W jaki sposób studiuję słowo? W jaki sposób przygotowuję się? W jaki sposób traktuję moją rodzinę i tak dalej? Patrzysz i się uczysz i kilka razy szybciej niż z wykładów. Bo wszystko jest zbudowane na połączeniu, na relacji. Więc to taki trochę długi wywód, żeby pokazać, że wszyscy jesteśmy w zasadzie równi w tej sferze. I ci, którzy mają widoczną, publiczną służbę i przemawiają do setek i do tysięcy, i ci, którzy są niewidoczni albo są widoczni dla małej grupy ludzi, mają takie same możliwości zdobycia korony chwały. Bo w tej koronie chwały znajdą się ludzie, stosunkowo niewielka grupa ludzi, którym pozwoliłeś czy pozwoliłaś wejść do twojego życia, w których zainwestowałeś, zainwestowałaś swoje życie. To ma taki związek z wiecznością, że jeżeli mamy świadomość tej korony i myślimy o niej i chcemy ją zdobyć, to z wszystkich możliwych aktywności, sposobów spędzania czasu z ludźmi, będziemy wybierać te, które będą pomnażać Boże życie w nich. Które będą służbą macierzyńską, ojcowską, nauczycielską, w sensie czynienia uczniem, czyli bycia przykładem do naśladowania. Więc ja myślę o mojej koronie chwały. Przypominam sobie różne osoby, których miałem przywilej w jakiś sposób pomóc, usłużyć, przeprowadzić do Chrystusa. Różne osoby z mojej rodziny, spoza mojej rodziny. To nie jest wielki tłum. Ale każdą z tych osób znam po imieniu. Być może, że jakąś częścią tej korony będą jeszcze inni ludzie, których jestem mniej świadomy. Nie wiem. Bóg to wie. Ale wiem, że ci na pewno tam się znajdą. Ponieważ ja mogłem zainwestować trochę mojego życia w ich życie, ażeby oni przyszli do Chrystusa albo żeby w Chrystusie wzrośli. Więc podałem wam 3 możliwości, pewnie jest ich więcej, wydłużenia tej nogi, którą jest nadzieja, żeby nasze życie pewnie stało na 3 nogach. Wierze, nadziei i miłości. Objawienie, o które mamy prawo i powinniśmy się modlić. Objawienie naszego dziedzictwa. Rzeczy przygotowanych przez Boga. Zapłaty, nagrody. Świadomość, że możemy mieć zapłatę za służbę. Po drugie, inwestowanie pieniędzy, inwestowanie czasu też. W projekty, które są inwestycją wieczności, które podobają się Panu Bogu, projekty misyjne, wspierania potrzebujących. I wreszcie po trzecie, świadome zdobywanie korony chwały poprzez
przyprowadzanie ludzi do Chrystusa, poprzez kształtowanie ich, poprzez poświęcenie dla nich swojego życia. No, poproszę ten okej. Ostatni slajd. Takie pytanie do refleksji. Kilka minut, za chwilę kończymy. Jak wygląda Twoja nadzieja? Gdzie ona jest ulokowana? Ile z niej jest wieczności? W jakim stopniu jesteś osobą, która tylko w tym życiu pokłada nadzieję w Chrystusie? Pan Bóg potrzebuje takich, którzy swoją nadzieję pokładają przede wszystkim w wieczności. Tutaj, teraz też, ale również w wieczności. Pomyśl, co możesz zrobić. Może jedną z tych trzech rzeczy, o których mówiłem? Może coś jeszcze? Chciałbym, żebyśmy się pomodlili chwilę teraz. Chciałem was zaprosić do modlitwy o tą sprawę. Czy kogoś z was to jak choćby odrobinę jakoś zachęciło albo rozzłościło? Delikatnie podnieście ręce. Jedno i drugie mi się podoba. Podoba mi się to, chociaż to jest nieprzyjemne przez moment, jak czasami coś głoszę i przychodzi ktoś i się ze mną kłóci. Myślę sobie, trafiłem w dziesiątkę widocznie, skoro tak emocjonalnie reagujesz. Ale chciałbym, żebyśmy poprosili Pana Boga, żeby nam pomógł. Żyjemy w świecie, w zachodnim świecie, w którym chrześcijaństwo, w moim przekonaniu, w tym spojrzeniu na wieczność co nieco zwietrzało. I my jesteśmy pod wpływem tej pewnej kultury. Nie ryzykujemy życiem, wierząc w Chrystusa. I ja nie szukam prześladowań ani takiego ryzyka, tak? Jest część Kościoła, która, jeśli się ktoś nawróci, to wie, co to może oznaczać i świadomie się nawraca. Ale to nas nie zwalnia z tego, żebyśmy byli ludźmi, którzy żyją dla wieczności. Potrzebujemy tego. I jestem pewien, że nadchodzi czas, kiedy to będzie naprawdę wypróbowane. Będziemy musieli dokonywać wyborów. Wtedy to zakotwiczenie wieczności będzie dramatycznie ważne. Spomodlimy się. Ojcze, dziękuję Ci bardzo za to, że Twoje Słowo wyposaża nas w to, czego potrzebujemy. I Panie, oto jesteśmy tutaj, ponieważ zależy nam na Twoim Królestwie. Zależy nam, żeby odnieść zwycięstwo w naszym życiu. Zależy nam na tym, żeby na koniec usłyszeć od Ciebie: dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny. Wejdź, wiele Ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Chcemy usłyszeć od Ciebie pochwałę. Chcemy być zwycięzcami. Dlatego pomóż nam, aby nasza nadzieja w Tobie, Panie Jezu, nie była tylko nadzieją doczesną, ale była również nadzieją umocowaną w wieczności. Była pełną nadzieją, taką jak potrzeba. Umocnij nas w naszej nadziei w Tobie, abyśmy byli ludźmi, których nie da się poruszyć, którzy nadają się do wszelkiego dobrego dzieła, którzy mogą wykonać zlecenie, zadanie, które nam powierzasz, powołanie, które skierowałeś do każdego z nas. Panie, proszę Cię, aby to powołanie zostało ożywione w naszych sercach. I Panie, proszę Cię o wzrost objawienia, co przygotowałeś dla nas. Panie, o odwagę, gdy chodzi o używanie pieniędzy, jakie mamy. Panie, o odnowienie pasji w naszych sercach, abyśmy byli gotowi poświęcać czas dla ludzi, których możemy nauczać, dla ludzi, których możemy przyprowadzić do Chrystusa. Panie, dziękuję Ci, że mamy takie możliwości. Dziękuję Ci, że żyjemy w świecie, gdzie jest pełno takich okazji, gdzie jest mnóstwo ludzi, których możemy zapoznać z Tobą. Poprowadź nas do nich. Używaj nas. Wzmocnij naszą nadzieję, aby nasze życie się nie chwiało, ale było mocne. Niech tak będzie. Amen. Chcę poprosić, bo zostało mi 5 minut, opuszczenie świadectwa numer 1, w trakcie jak zacznie się puszczać. Chcę wam powiedzieć taką dodatkową rzecz, taki drobny gratis, kiedy się ożywiłem w tej dziedzinie.
I zacząłem się modlić o okazję do opowiadania o Chrystusie. Zaczęły się pojawiać. Zrozumcie, ja jestem pastor i ten prezbiter, pastor już prawie nie jestem, ale prezbiter naczelny, cały mój czas zjada kościół. Naokoło mam kościół. Stosunkowo niewiele zostaje dla ludzi, którzy jeszcze nie są nawróceni. A jednak zdarzają się takie sytuacje. Okazje, żeby mówił o Chrystusie. Kiedy się modlę i proszę, Pan Bóg stwarza takie okoliczności. Nie jesteś gorszy. Jeśli nawet nie czujesz się ewangelistą, nienawidzisz wychodzenia na ulicę, zaczepiania nieznajomych, tak jak ja, jest dla ciebie nadzieja. Możesz wielu przyprowadzić do Chrystusa. Jest to gotowe? Świadectwo numer jeden, posłuchamy. Dziękuję bardzo. Ktoś mi powiedział, że jest coś takiego jak Bóg. I ja siedząc tam samemu, zawołałem do tego Boga. Powiedziałem, Boże, daj mi się poznać, spraw, żebym ja wyszedł z tego więzienia, a ja Ci oddam swoje życie, ja pójdę za Tobą. I wiecie, ja się wychowałem bez ojca, bez miłości, ja nie znałem, nie wiedziałem, co to jest miłość, mi miłość była w życiu niepotrzebna. I wtedy spłynęła na mnie miłość Boża. Ja nie umiem tego do końca wytłumaczyć, ale ja chodziłem przepełniony miłością. Ja pisałem listy do domu, że Bóg jest moim ojcem, że On mnie kocha. Ja wróciłem do Pruszkowa, powiedziałem kolegom, że ja zostawiam tą grupę przestępczą, zostawiam ten świat. Ja idę za Bogiem, bo wiem, że jest Bóg. I to trwało 1,5 roku, gdzie ja szukałem tego Boga. W międzyczasie miałem operację na kręgosłup. Żyłem w ciągłym bólu. Przez 3 lata żyłem w bólu, nie mogłem spać, nie mogłem chodzić. Skrzanili trochę tą operację, ja nie zrobiłem rehabilitacji, to się tak nawarstwiło, że nogi prawej nie czułem. Gdy trafiłem do kościoła, ludzie się o mnie modlili, zostałem uzdrowiony z tego bólu. Wiem, że to jest Bóg, bo miałem różnych rzeczy, próbowałem, to trwało 3 lata, nic nie działało. Po modlitwie ból odszedł, ja zacząłem normalnie funkcjonować, spać, dzisiaj ćwiczę, biegam i wszystko jest okej. Przez te 1,5 roku, gdy szukałem Boga, byłem w desperacji i Bóg odpowiedział po raz pierwszy do mnie, przez swoje słowo. Powiedział do mnie, że jeżeli chcę go poznać, muszę się oczyścić. Ja myślałem, że ja jestem fajny i w porządku, bo ja zostawiłem tą grupę przestępczą, nie handluję narkotykami. Ja myślałem, że jestem fajny gość. Ale paliłem trawę, miałem żonę, znaczy miałem narzeczoną, miałem kochankę. No było, życie było moje dalej bardzo brudne, tylko ja tego tak nie widziałem. Ale poszedłem za Bogiem i Bóg był ponad maksa wierny. Gdy wyszedłem z więzienia, nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Nigdy w życiu nie pracowałem, stwierdziłem, że pójdę do pracy na taksówkę. Wsiadłem na taksówkę. Wsiadła mi pierwsza klientka w moim życiu, która wsiadła do mojego samochodu. Była to kobieta z kościoła ewangelicznego, która mi, tak jakby można powiedzieć, przyprowadziła do Jezusa. Poznała, pokazywała mi, nie oskarżała mnie, nie krytykowała, pokazywała w Piśmie Świętym różne rzeczy, które dawała mi do zrozumienia. Ona była świadectwem, że można żyć z Bogiem w relacji. Została mi jedna rzecz w moim życiu, która mnie tak jakby odrzuciła od Boga. Ja dużo ćpałem. Od 15 roku życia do 30 w moim życiu były narkotyki. W więzieniu ćpałem tyle samo, a połowę życia przesiedziałem, co na wolności. Zostawiłem krak, zostawiłem kokainę, to wszystko nadrabiałem trawą. Od 15 lat byłem uzależniony od marihuany. To było tak uzależnienie wielkie, że ja miałem nerwicę. Miałem taką nerwicę, że ja wybiegałem za ludźmi z samochodu, ja krzyczałem, ja w ogóle nie umiałem mówić, ja cały czas krzyczałem. I to było coś, co mnie oddzielało od Boga. Ja wiedziałem, że ja muszę rzucić tą trawę i te nerwy muszę zniknąć, żebym ja się do Boga zbliżył. I ja wiedziałem, że ja próbowałem na różne sposoby, ja nie mogłem sobie z tym poradzić. Dla mnie to było nierealne. Ja myślałem, że ja całe życie będę po prostu palił. I gdy poznałem ludzi, zobaczyłem ludzi, których Bóg uwalnił w ponadnaturalny sposób z alkoholu i z narkotyków. W akcie desperacji wytrzymałem nie paląc, po 15 latach nie paląc. I jeszcze podkreślę, miałem taką nerwicę, że moja rodzona matka, gdy przychodziłem do domu i nie byłem pod wpływem marihuany, mówiła do mnie, idź sobie zapal i dopiero przyjdź do domu, bo nie da się z tobą rozmawiać. Więc poszedłem od godziny rana do godziny 15, wytrzymałem nie paląc marihuany. Przyszła moja dziewczyna, bardzo się źle do niej zachowałem, naprawdę płakała. Żeby się na niej nie wyżywać, wyszedłem do garażu, wsiadłem do samochodu i zacząłem krzyczeć do Boga. Zacząłem prosić, modlić, żądać, płakać i tak wszystko w koło. Boże, Ty musisz mnie z tego uwolnić, Ty musisz mnie uwolnić. To trwało do 2 w nocy. O 2 w nocy byłem tak zmęczony tym wszystkim, że poszedłem do domu spać. Na drugi dzień się obudziłem
od tamtej pory nie palę, jestem oazą spokoju, nie przeszło mi przez myśl, żeby w ogóle palić trawę, która była moim najlepszym przyjacielem i wszystkim, ale to, że nie palę trawy, jest takim samym cudem, że nie mam nerwicy. Nie mam nerwicy, potrafię, po prostu jestem oazą spokoju, nic mnie nie wzrusza, mogą na mnie ludzie trąbić na światłach, ja ich błogosławię, no nie mam nerwicy, po prostu to było coś, co najbardziej uderzyło w moją rodzinę, że oni zobaczyli, że ja jestem nagle inny, byłem taki, coś się stało i ja jestem po prostu inny. Także krótko powiem, że Bóg działa, działa w ponadnaturalny sposób, trzeba wyjść do Niego, szukać Go tak w prawdzie, stanąć w otwartym sercu, gonić za Nim, a On ma dla nas wszystko, ma dla nas łaskę, zbawienia i ma dla nas prawdę i wolność. I chwała Jezusowi za to.